Dzień dobry albo dobry wieczór, bo nie wiem kiedy mnie oglądacie, właściwie słuchacie. Witam Was w drugim odcinku przerysowanego podcastu, w którym opowiem trochę o moich takich spostrzeżeniach, odczuciach, emocjach i takich, no, przemyśleniach po prostu związanych z, jak to się potocznie nazywa, byciem innym. Tutaj jeszcze powiem taką bardzo ważną myślę, kwestię, by nie było później jakichś niedomówień czy też przytyków w moim kierunku. Słuchajcie, ta seria podcastów jest kierowana do starszych widzów. Mogą się w nich pojawiać przekleństwa, ale nie muszą. Nie jestem też coachem życia, ani jakimś psychologiem, psychoterapeutą, czy nie wiadomo jakim tam wielkim uczonym. Więc proszę, abyście tego tak nie odbierali, ok? W tych podcastach po prostu dzielę się z wami moimi przemyśleniami, emocjami, tak jak już powiedziałem to wcześniej, swoimi odczuciami. To są naprawdę takie luźne pogawędki na tematy, które po prostu gdzieś tam siedzą mi w głowie. Skoro już tak ważną kwestię mamy za sobą, to zapraszam Was serdecznie na przerysowany podcast dla kreatywnych. Oczywiście jest już też bardzo późna pora, jak ja to nagrywam. Więc jeżeli mówię troszkę ciszej, to no wielkie sorki. Ale ja tu mieszkam w bloku i ja też nie chcę tutaj, wiecie, kapary drzeć, żeby sąsiadów nie pobudzić. Bo powiem wam szczerze, patrzę teraz na y, zegar i jest pierwsza 18, jak to nagrywam. Od dziecka mieszkałem na wsi. Uczęszczałem do szkół, które też mieściły się na wioskach. Właściwie to powinienem powiedzieć, że dwie wsie traktowałem jako taki mój dom rodzinny. Pierwsza to ta, w której mieszkałem u dziadków, ponieważ była tam szkoła, do której po prostu miałem bliżej, i tam uczęszczałem przez pierwsze cztery lata. Miałem tam znajomych, przyjaciół i bardzo dużo takich naprawdę fajnych wspomnień, i w tej szkole nie odczuwałem tego, że ktoś traktuje mnie jakoś inaczej. Nie czułem się też tak, jakby odtrącany przez rówieśników, można tak to powiedzieć, bo nas tam też, słuchajcie, nie było jakoś super dużo, nas, mówię, uczniów w tej całej szkole, no bo to wszyscy się znaliśmy z tej jednej wsi. No te dzieciaki też yy, były też z tej właśnie, tak jak mówię, samej wsi, i z okolicznych wiosek yy, tam dojeżdżali też yy, do tej szkoły, więc można powiedzieć, że to taka, nie wiem, czy tak się mówi, ale taka kameralna szkoła. <ścoughs> Zacząłem o tym byciu innym od podstawówki, bo tak chcę, abyśmy yy, trochę przechodzili yy, w czasie, żebym wam też zobrazował, jak. jak jakie odczuciami towarzyszyły towarzyszyły w podstawówce i w gimnazjum i tak dalej i w życiu później dorosłym później szkołę niestety likwidowali i rodzice musieli podjąć decyzję do jakich szkół nas wysłać do wyboru były dwie jedna była bliżej yy, tam domu rodzinnego a druga była no, już nieco dalej, więc przeprowadziłem się do wsi, która mieściła się 2 kilometry od mojej drugiej szkoły, że tak pozwolę sobie nazwać, aby po prostu było mi bliżej. No i tam już dojeżdżałem autobusem, i to też była fajna sprawa, bo wtedy. Wiecie, to była podstawówka, ale już wtedy byliśmy jako dzieciaki nauczeni, że my musimy wstać wcześniej, przygotować się dzień wcześniej do tej szkoły, żeby już rano wszystko było gotowe, żeby się ogarnąć, wyjść na ten autobus i dojechać. A dodam jeszcze, że ta moja wioska, w której ja mieszkałem, to ona była taką startową wioską, skąd odjeżdżał autobus. Czyli jak ja wiecie wyruszałem z tej mojej miejscowości to musiałem objechać wszystkie wioski dookoła żeby finalnie dojechać na sam koniec do szkoły bo z tych wiosek okolicznych no też ten autobus dzieciaki musiał zabrać i teraz też mnie taka myśl naszła że Kurczę, y, chyba przez to, że tak się od młodych lat przeprowadzałem, y, to, to przeprowadzka mi została gdzieś tam w krwi, bo, y, bo do tej pory gdzieś tam się przeprowadzałem. No teraz na, na, na chwilę obecną, przez 5 lat, usiadłem na tyłku w jednym miejscu, ale też nie wiem jak na długo, bo już czuję, że gdzieś mnie ciągnie indziej. W tej szkole, w tej drugiej, gdzie już chodziłem, no to już nie czułem się tak komfortowo, bo tam nas było więcej, o wiele więcej. No, i już tutaj pojawiło się takie dzielenie na grupy, że tak powiem. Niektóre dzieci były z bogatszych domów, niektóre z biedniejszych i było to wtedy tak bardzo odczuwalne. Już wtedy zaczął się taki, można powiedzieć, sort na tych lepszych, gorszych, czy też głupszych lub mądrzejszych, ale uważam, że to jest taka nasza natura, nie, jako ludzi, że my, zawsze tak było i do tej pory właściwie tak jest, że, że my gdzieś tam potrafimy oceniać i sortować. Wtedy to ja już byłem, słuchajcie, w szóstej klasie podstawowej i no bardzo kumałem, co się dzieje wokół mnie. E, tutaj, mówiąc kumałem, no to kumałem, ale no nie rozumiałem wszystkiego do końca. No bo, czemu ktoś uważa mnie za tak dziwnego, za tak innego? Bo, jestem co, biedniejszy, no ale przecież no nie jestem gorszy. I miałem wtedy takie rozkminy, powiem Wam, że naprawdę, że szok. Z kolegami to my żeśmy sobie gadali na te tematy, ale kompletnie my nie rozumieliśmy po co i dlaczego to tak się dzieje. Oczywiście my ze swoimi rodzicami też rozmawialiśmy, to nie było tak, że rodzice mieli na nas wywalone. Nie, no, my też ich pytaliśmy, rozmawialiśmy z nimi, ale z biegiem czasu sobie tak analizuję. I stwierdzam, że oni chyba wtedy też nie wiedzieli, co właściwie nam mają powiedzieć, bo no starali się oczywiście yy, mówić jak najlepiej, ale zazwyczaj to się kończyło na zdaniach typu: przestań, wszystko z tobą w porządku, albo takie zwyczajne: wydaje ci się. No, już w ostateczności był tekst, że no, jesteś super dzieckiem, kochamy Cię. No to oni są głupi, nie? No to już tak w ostateczności gdzieś tam też słyszeliśmy. No i wiadomo, później było gimnazjum, które powiem Wam, że nauczyło mnie dużo. Za to jestem wdzięczny nauczycielom, bo byli naprawdę kumaci i tacy, hmm, tacy zaangażowani i uparci w to, żeby nas, wiecie, czegoś nauczyć. A uwierzcie, było ciężko, naprawdę. Nawet ze mną. Czy ja się dobrze uczyłem? Nie. Czy byłem przykładnym uczniem? A skąd w życiu? No i w tym gimnazjum uczniowie dawali mi już tak odczuć, że ja jestem no gdzieś tam inny, gdzieś, gdzieś tam stałem z boku, byłem może i, i trochę też wycofany. Ja miałem kolegów, ja miałem przyjaciół, ale mimo to no, wszyscy dawali mi odczuć. Że coś jest ze mną chyba nie tak, że ja jestem tam inny. I słuchajcie, słyszałem teksty typu: weźcie z nim, nie zadawaj, bo jest jakiś dziwny, albo ty jesteś jakiś walnięty. A kiedyś to nawet usłyszałem, że ja jestem w ogóle jakiś psychopata i żejem koty. <grym> Także <grym> to też taka ciekawostka. Nie wiem skąd to wzięli, bo ja miałem w domu, co prawda, dwa koty, no ale one żyły, ja po prostu się nimi opiekowałem i bardzo je kochałem. No, ale ludzie twierdzili, że jadłem. No dobrze, no to jak jadłem, to co mam wam powiedzieć? Że się długo gotują. <noise> zapytacie pewnie, co ja takiego robiłem, że mnie tak ludzie właśnie postrzegali. A no słuchajcie, nic. Ja po prostu byłem sobą. Mówiłem zawsze, co mi się nie podoba na głos. Moje zdanie uważałem za równie ważne. Ale przy tym ja nie byłem takim, wiecie, ani łobuzem, ani takim kraszem. No ja byłem takim zwyczajnym chłopakiem, chudym, chudym chłopakiem, nic specjalnego. Dziewczyny za mną nie sikały. No może tam jakieś ze dwie, trzy, ale to przez chwilę. Po prostu byłem taki, wiecie, spokojny, empatyczny, pomocny, no i emocjonalny. I to ta, ta emocjonalność została mi do dziś. No ale mimo wszystko no, no czułem się taki jakby no troszeczkę gorszy. Tylko ja nadal wtedy nie wiedziałem czemu, i powiem wam, że szukałem winy w samym sobie, bo twierdziłem, że skoro większa grupa osób twierdzi, że coś jest ze mną nie tak, no to na pewno tak jest. No bo gdyby to jedna osoba powiedziała, to dobra, olałbym, ale tutaj mówi to kilkanaście osób, więc na bank jestem albo walnięty, albo w najgorszym przypadku chory na głowę. W szkole średniej miałem kombo uczuć, hormony mi buzowały, szaleństwa się robiło totalne, oj naprawdę. Głupota, głupotę, głupotą poganiała. Pierwszego, pamiętam, papierosa zapaliłem standardowo, za śmietnikiem, pod szkołą. I byłem wielce zdziwiony, że mnie nakryła dyrektorka, która chodziła tam co przerwę, bo każdy tam jarał i nas goniła po prostu. No, i jak widać, myślenie czasem też nie było moją mocną stroną. Oczywiście nadal byłem uważany za, za, za tego dziwaka, że tak powiem, za tego innego, ale byłem już starszy i wtedy też poznałem wspaniałą koleżankę, która też była inna. Oczywiście, słowo inna zamknijmy tutaj w cudzysłów. Justyna ubierała się na czarno, słuchała fajnej muzyki rockowej, ale wiecie, nie takiej zwykłej rockowej, takiej japońskiej rockowej. Była taką ciepłą i miłą osobą, a przede wszystkim była sobą, totalnie sobą. Ona mnie tak fascynowała ta osoba. Ja ją poznałem wtedy na kursach przygotowawczych do mojego zawodu, bo jeździłem zupełnie do innego miasta. Mieszkałem tam przez jakiś czas w internacie i tam właśnie się poznaliśmy. No, wspaniała po prostu osoba. Jeśli mnie teraz słuchasz, to ja cię bardzo serdecznie pozdrawiam i naprawdę bardzo Ci dziękuję. Bo nawet nie wiesz, ile wtedy dla mnie dobrego zrobiłaś. Naprawdę. I, i po prostu tak ogólnie dobrego, yy, tak można powiedzieć fizycznie, ale też yy, yy, w głowie. O, że tak to <gryw> pozwolę sobie nazwać. Pozdrawiam cię naprawdę serdecznie. Ta dziewczyna pokazała mi, słuchajcie, że ja wcale nie muszę się czuć z tym źle, że ludzie mnie postrzegają tak, a nie inaczej, że ja mam zmienić myślenie o sobie, a przede wszystkim tą inność. Postrzegać jako mój atut. I pamiętam jeszcze, jak, jak mi powiedziała, to pamiętam do dziś, jak mi powiedziała: Wiesz co, wiesz co Seba, wiesz co w tobie jest najlepsze? To, że ty nie idziesz nigdy tą samą drogą co wszyscy, ale zawsze znajdujesz jakąś ścieżkę z boku, która prowadzi, cholera wie dokąd, ale ty i tak tam poleziesz. Odstajesz od innych zachowaniem, poczuciem humoru, no ale co z tego. To jest inne, ale wcale nie jest złe, to jest wyjątkowe. I słuchajcie, ja wtedy pierwszy raz w życiu, ale tak naprawdę pierwszy raz w życiu, tak wiecie, od środka, tak wewnętrznie, poczułem się nie inny w złego słowa tego znaczeniu, tylko wyjątkowy. Wiadomo, że od tamtego czasu no, troszeczkę się też w moim myśleniu no, nieco pozmieniało. Wiadomo, no, no, ludzie się zmieniają. Im starsi jesteśmy, więcej przeżywamy, no to gdzieś tam nasze poglądy się zmieniają. Ja to zawsze powtarzam, że no, jestem dorosłym facetem, żyję, pracuję, poznaję ludzi, przeprowadzam się, no, 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 życie idzie do przodu, więc wiadomo, tam w łapetynie nam też się zmienia, że tak powiem, nie? Ale y, czuję się dobrze. Łatwiej jest mi znieść jakieś zgryźliwe uwagi, czy tam komentarze, a właściwie to się z nich śmieję, olewam, a czasem nawet jest mi żal, że ktoś jest tak zawistny, zgryźliwy i nieszczęśliwy, że aż musiał tą żółć z siebie wylać. Szkoda mi takich osób, ale żal mi jest tak po prostu, wiecie, po ludzku, żal tych ludzi. Oczywiście nadal czuję się ten wyjątkowy, a może wyjątkowo inny, jak zwał tak zwał. Ale z tym też staram się, wiecie, co, nie przesadzać w drugą stronę, bo... Ja kocham siebie jako człowieka, kocham swoje ciało, akceptuję swoje wady, zalet też mam dużo. Taką wartość po prostu jako człowieka znam swoją, ale wszystko y, wiem, że też ma tutaj swoją taką granicę, że, że, jest, że muszę zachować tą równowagę, że no, nie mogę też tak popadać w skrajności, w skrajność i nagle stawać się, wiecie. Zapatrzonym w siebie na total narcyzem, bo to, no to też do niczego dobrego nie prowadzi. No, no wiecie o co mi chodzi. Nie ma co po prostu szaleć z tym wszystkim. Trzeba mieć naprawdę to wszystko wyważone. Jako płyte i zakończenie tego podcastu, mam nadzieję, że nie chaotycznego, bo ja dzisiaj sobie słuchajcie, pozapisywałem na komputerze kilka rzeczy, żebym ja naprawdę tutaj powiedział to ze składem i ładem, i żebym nie był taki rozchwiany i taki e, rozgogolony. I kurczę słowa mi brakuje, i tak wymyślam, staram się szyć na bieżąco. No taki wiecie, jak to ja jestem na filmach, że, że po prostu chcę wszystko naraz powiedzieć, i, i, i mi się ten język plącze, i, i właściwie połowa ludzi mnie chyba nie rozumie. <grym> nie no, ale tak po prostu mówię, że, że tutaj staram się tak wszystko to ogarnąć, żeby miało ręce i nogi, żeby wam się to też dobrze słuchało. Ale dobra, bo ja już odbiegam od tematu. Słuchajcie, jako puente i zakończenie tego podcastu dodam tutaj mądre. Słowa Violetty Villas, które kiedyś gdzieś. i nie pamiętam teraz, czy usłyszałem, czy przeczytałem w necie, ale to jest mało istotne, bo te słowa tak mi się wryły w łeb, tak sobie je wpisałem w, w moje serducho i one mi naprawdę bardzo dużo pomogły nieraz i niosą mnie tak do przodu. Brzmią one tak. Wy się śmiejecie ze mnie, że jestem inna. A ja się uśmiecham do was, bo wy wszyscy jesteście tacy sami. Mam nadzieję, że komuś się przydadzą i że poprawię trochę komuś może tym podcastem humor albo samopoczucie, że jeżeli są tu takie osoby, które jakoś czują się trochę inne, tak jak ja się czułem, takie troszeczkę, wiecie, gdzieś na boku, odstające. To mam nadzieję, że ten podcast też pomoże zrozumieć to i zamienić tak jak ja zamieniłem tą inność w atut. Mam nadzieję, że też tutaj dodam wam trochę otuchy. Ja wiem, że ktoś może teraz powiedzieć, że Jezu, jaki ten człowiek jest odklejony, co on w ogóle, ojeju, ojeju, miły do pożygania. No i dobra, no jestem miły do pożygania. Robię temu komuś krzywdę? Robię tym komuś krzywdę? Nie. A jeżeli ktoś tak myśli, no to niech sobie myśli, ja mam naprawdę serio w to wywalone. Jeżeli mam być według ludzi odklejencem, no to jestem. No i co? Ja się kocham takiego odklejonego. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że podcast Wam się podobał. Subskrybujcie ten kanał, aby być na bieżąco z filmami, które dodaję. Dobra, do usłyszenia, pa.